Witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście na temat.pl. Dzisiaj moim rozmówcą jest Jacek Paśnik. Cześć. Cześć. Jacek jest urodzony w 1997 roku w Łodzi, studiuje architekturę i, jak mówi, potyka się o płyty chodnikowe na blokowiskach. Prowadzi y, stronę i fanpage Dzieci Neo, no ale też, też niedawno Jacek wydał swoją debiutancką powieść Dzieci, która. Jak tutaj sam mówisz, jest historią o dorastaniu na sennych przedmieściach XXI wieku. Jest to codzienności pośród wszechdowolskiego plastiku i nachalnych reklam. No i o tym, co z dzieciństwa w nas zostaje. No i właśnie tak mi przychodzi pytanie pierwsze do głowy: dlaczego ty się potykasz o te płyty chodnikowe? O, w ogóle o co chodzi? No Jaki wiesz. jest problem? To myślę, że można sobie to w ogóle połączyć z tym moim dorastaniem na przedmieściach, które się w tej książce też pojawia. Pamiętam, że w ogóle to jest opis, który gdzieś pojawiał się wcześniej w ramach mojego pisania. To znaczy, był gdzieś tam w, w ramach jakiegoś takiego mojego krótkiego biogramu, na przykład pod moimi opowiadaniami. I moja koleżanka kiedyś mnie zapytała, stary, gdzie ty w ogóle się potykasz na tych blokowiskach, jak ty de facto. To nie jesteś z blokowiska, tylko już z takiego osiedla, które było wybudowane dużo później. Mhm. I rzeczywiście, no ja, się, ja się uśmiechnąłem, dlatego że moje takie dorastanie nie było właśnie do końca blokowiskowe. I nie chodziłem raczej specjalnie po płytach chodnikowych, po których mógłbym się potykać. Raczej po ładnej, wygładzonej kostce Bauma, wiesz, na tych takich przedmieściach, które powstały gdzieś dopiero. W ramach tego nowego ustroju czy tej nowej rzeczywistości gospodarczej w latach 90. Natomiast rzeczywiście moją pasją jest łażenie w ogóle w ramach pewnych założeń takich mieszkalnych, i bardzo często sobie te blokowiska także odwiedzam. A fakt, że się potykam, to pewnie wynika bardziej z mojej nieporadności niż z moich, wiesz, destynacji. Okej. Okay. Mówisz, że przez swoje pisanie, przez prowadzenie fanpage'a próbujesz pokazać jak działa pamięć. No i Jacku jak działa pamięć? Wiesz co? Myślę, że o pamięci na pewno jest bardziej książka. To znaczy w ogóle sposób, w jaki ja sobie odgrzebuję pewne rzeczy z tej przeszłości, jest myślę, że dość charakterystyczny, chaotyczny i anegdotyczny, dlatego mm. że no wydaje mi się, że właśnie to jest sposób, w jaki pewne wydarzenia, pewne elementy tej rzeczywistości nam się przypominają. Właśnie za pośrednictwem różnych jakichś takich drobnostek z tej codzienności, przedmiotów, pewnych sytuacji, ludzi. Natomiast w moim jakimś mniemaniu, czy w moim odbieraniu tej rzeczywistości, którą ja sobie właśnie głównie definiuję poprzez przedmioty. Co pewnie wynika z, wiesz, z właśnie dorastania w tej takiej kapitalistycznej, produktowej rzeczywistości, no to rzeczywiście przedmioty tutaj grają taką główną, główną rolę, i właśnie w oparciu o przedmioty, myślę, że kształtuje się moja pamięć i to, jak ja sobie pewne rzeczy z niej wygrzebuję. Tak, mówisz też w zasadzie piszesz, że sporo pamiętasz trochę z opowieści, ale resztę sobie dopowiadasz. Tak, myślę, że w ogóle też na kanwie tego dopowiadania można tworzyć ciekawe historie wiesz, mm. i opowiadać różne rzeczy. Oczywiście to jest tak, że wiele elementów tej rzeczywistości sprzed lat, obok tego dopowiadania, czasami też można zasłyszeć i sobie mm -hmm. gdzieś tam na podstawie tego skleić tą, tą historię. Więc myślę, że pamięć działa w ogóle bardzo, bardzo patchworkowo. To znaczy? Wiesz, z, że jest po prostu poskładana z jakichś mhm. takich drobnostek, z jakichś detali, wokół których później obudowuje się jakąś historię i też wydaje mi się, że tak w ogóle y, wygląda też mój sposób tworzenia jakichś dłuższych, sko bardziej skomplikowanych narracji. To znaczy właśnie w ramach pewnych jakichś drobiazgów, y, wiesz, narastają wokół nich pewne, pewne historie, Dokładane są pewne detale, i gdzieś te elementy sobie puchną, właśnie tworząc jakąś, wiesz, dłuższą, mhm. większą historię. Mówisz o detalach? Tak. O to wariacie, jakie gumy kulki kupowałeś? <noise> Nie pamiętam. To jest też, myślę że, myślę, że to też jest jakiś ciekawy element mojego tworzenia. Zacytowałaś tutaj jakąś taką rzecz, którą kiedyś tam wrzucałem tak. i też myślę, że właśnie Opieranie tych narracji na pewnego rodzaju jakichś odwołaniach, bo oczywiście jest to nawiązanie do już istniejącego elementu rzeczywistości, Jakiej, jakiejś takiej bzdury, nie pamiętam już co to było, być może to był, być może to był jakiś obrazek, który się gdzieś tam pojawiał w internecie czy coś w tym stylu. W każdym razie jest to trochę, wiesz, jakaś taka zabawa, tym travestacja tego tekstu, która gdzieś przerodziła się w coś nowego. Więc myślę, że w ogóle ten sposób też mojego opowiadania tej rzeczywistości, w momencie, w którym my mamy, wiesz, duży natłok treści, jest bardzo dużo jakichś, wiesz, elementów sztuki, także tej tekstowej w internecie, no to też moje opowiadanie tej rzeczywistości w pewien sposób opiera się na tym remiksie. Mhm. Więc tutaj wracając do twojego pytania. To, o co mnie zapytałaś, jest właśnie pewnego rodzaju remiksem już jakiejś istniejącej rzeczy, a na to pytanie w sumie nie potrafię ci odpowiedzieć. To może, to może chociaż słuchaj mleko w worku czy w butelce? W, w kartonie. W kartonie tak, ze tak. słomką. W kartonie ze słomką. Tak, tak, dokładnie tak jak w szkole było. Podrzucane. Tak, tak, to pamiętamy. E, mówisz, że piszesz w swojej książce, że nawet gdy byłem mały, to w oknach przeszłość widziałem, a z przeszłością trzeba ostrożnie. Skąd młody człowieku u ciebie tyle nostalgii? Że <grytanie> to niekoniecznie nostalgii, bardziej takiego poszukiwania w ramach tej przeszłości, myślę takiej, wiesz, strefy komfortu. Ja jako osoba, która myślę, że mogę powiedzieć, że miałem dość szczęśliwe dzieciństwo, często próbując odgrzebać sobie różne rzeczy czy różne sytuacje z tej przeszłości, kierowałem się właśnie taką potrzebą, wiesz, złapania takiego nostalgicznego punktu zaczepienia i odszukania w nim właśnie takiego komfortu czegoś takiego, właśnie komfortującego. Natomiast w kontekście mojej książki, czy tego, jak bohaterowie mojej książki podejmują tą przeszłość, wydaje mi się, że oni właśnie podobnie w tej przeszłości poszukują pewnych elementów, które być może mogłyby ich uspokoić, czy oderwać od natłoku tych takich ciężkich rzeczy, z którymi się konfrontują. Natomiast no, często jest to dla nich zwodnicze i oni odnajdują w tej przeszłości. No, właśnie takie elementy dość bolesne. Mhm. Tak, tam pada taki cytat. Um, takie zdanie: Dzieciństwo się skończyło, pozostało tylko ciągłe branie się w garść. W takim razie. Kiedy się kończy to dzieciństwo? I co to w zasadzie mhm. znaczy, że co, że kończy się dzieciństwo i zostaje ci psychoterapia? W ogóle wiesz, co no, brzmi to, brzmi to absolutnie jak truizm, to, 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 mhm. co, to, co teraz przytoczyłaś, bo rzeczywiście, no, jest to jakaś taka sytuacja, z którą myślę, że każdy się musi w pewnym momencie skonfrontować. Mhm. I e, wiesz, natomiast to ciągłe branie się w garść to jest jakiś taki. Trwający stan, który mam wrażenie, że w ogóle nigdy nie ma jakiegoś takiego jasno określonego momentu, mhm. że to odchodzenie od dzieciństwa i wkraczanie w tą dorosłość, to jest, przynajmniej na razie z mojego obecnego punktu widzenia, jako wiesz, 24-letniej osoby, mhm. jest to jakiś taki stan przejściowy. No i myślę, że rzeczywiście wiesz, pewne elementy tej rzeczywistości, tak jak właśnie mówisz o psychoterapii chociażby. Mhm. Być może to są takie rzeczy, które e, mogą w tą dorosłość pomagać e, niektórym osobom wchodzić. Mhm. Mhm. A co w zasadzie cię zainspirowało i definiuje ciebie jako twórcę? Skąd w ogóle pomysł na, na, na taką książkę i na, na dzieci Neo? Mhm. Wiesz, co zawsze intrygowało mnie opowiadanie historii, i to, to było dla mnie gdzieś tam zawsze bardzo ważne. Także właśnie w ramach podejmowania tej przeszłości, jakiegoś badania sobie takich elementów tej rzeczywistości, które no właśnie są dla mnie nie do końca jasne, które ja nie do końca żywo pamiętam, które trochę wydają mi się dość odległą historią, ale myślę, że właśnie. Wiesz, dlatego, dlatego w ogóle moja książka opowiada o, głównie o przeszłości, mm. e, dlatego że dla mnie ta przeszłość wraz z całym takim swoim, wiesz, niepokojącym, e, z taką niepokojącą atmosferą jest. E, Właśnie wspaniałą przestrzenią do, do wymyślania, wiesz, na, gdzieś tam na jej kanwie różnych historii. To jest taka rzeczywistość, którą mówimy tutaj o pierwszej dekadzie XXI wieku głównie. To jest dla mnie taka rzeczywistość, którą ja pamiętam, wiesz, rzeczywiście oczami dziecka, ale to są jakieś takie elementy. Właśnie mocno niepewne wprowadzające jakieś takie zamieszanie. Pamiętam ją chociażby wiesz przez skrawki jakichś reklam właśnie bardzo mm -hmm. od tej komercyjnej strony. No i myślę, że to jest świetna przestrzeń właśnie do, do przeinaczania tej rzeczywistości, do jakiegoś takiego wymyślania jej na nowo. Jacek, jesteś bumerem? Nie, nie, absolutnie. Nie, nie, Ro rozumiem skąd to pytanie. Coś domyślam się, że chodzi Ci o to, że jest no, w kontekście bumerstwa, czyli... Takie popularne no, teraz to, Tak, no, tak. No, <noise> rozumiem, że chodzi ci o podejmowanie tej rzeczywistości w taki czysto nostalgiczny, bezmyślny sposób. To wydaje mi się, że... Bezmyślny? Nie, nie na, niekoniecznie. Tego... Ja, ja, raczej, ja raczej staram się do tej przeszłości podchodzić dosyć krytycznie. Nie, no boomerem nie jestem. Nawet metrykalnie, <noise> wiesz, bym, bym się nie kwalifikował. No, ja słyszałam też opinię, że każdy, kto Wiesz, czuję taką nostalgię w związku z latami 90. i z Boomerem. Zgodzisz się z tym? Nie, no chyba niekoniecznie. Nie, nie. A skoro już jesteśmy przy latach 90., to. Mm, dlaczego te ninetieski są takie cool? Za co my kochamy w ogóle te lata 90. i początek nowego stulecia? Wiesz co? Wydaje mi się, że to jest w ogóle jakaś. Jakaś, jakaś taka szersza kwestia. Nie powiedziałbym, że koniecznie lata 90., ale w ogóle popkultura jest taka bardzo rekurencyjna i sobie bardzo lubi wracać do pewnych, wiesz, pewnych jakichś elementów z przeszłości i sobie w, w, z nich czerpać. Jest taka książka Simona Reynoldsa RetroMania, w której właśnie mamy na przykładzie głównie muzyki, ale właśnie różnych elementów popkultury pokazane, jak właśnie ta popkultura żywi się swoją przeszłością mhm. i wiesz, i rzeczywiście nastała jakaś moda na lata 90. nastaje moda na milenium, na właśnie te czasy, wiesz, Y2K i Wydaje mi się, że to jest jakiś taki, jakiś taki naturalny element popkultury, w ramach której niejako już trochę zaistniało, wiesz, wszystko, co mogło być. To znaczy, wszystkie jakieś, wiesz, w, w, w momencie, w którym mamy dużą globalizację, rozwój technologii cyfrowych i tak dalej, wszystkie elementy kultury już tak naprawdę zaistniały i ludzie sobie bardzo, bardzo z nich czerpią. A jeżeli chodzi konkretnie o lata 90., to wydaje mi się, że ich jakimś takim motywem przewodnim była nadzieja, szczególnie w Polsce, z uwagi na ten taki transformacyjny okres, który bardzo dużo wieścił, że bardzo dużo się może zmienić mhm. i, i że bardzo dużo się może w ramach tej nowej rzeczywistości poprawić. Mhm. I, I wydaje mi się, że jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o ten lokalny kontekst tej nostalgii, to. Być może to jest właśnie to. Natomiast no, jeśli o mnie chodzi, no to wiesz, no, ja jako osoba urodzona w 1997 roku nie mam prawa pamiętać w ogóle lat 90. One mi się kojarzą jako taka bardzo, bardzo kolorowa dekada. Natomiast y, dla mnie przede wszystkim, właśnie lata 90 czy początek pierwszej dekady XXI wieku to jest wspaniała przestrzeń do zmyślania. Do zmyślania. Tak. No, no i myślisz sobie y, lata 90., ja y, będąc dzieckiem, i co widzisz? Wiesz, no przypominam sobie y, trochę taką nową rzeczywistość jakąś taką, y, takie realia, które, w które trochę z y, właśnie y, nadzieją i oczekiwaniem wkraczali moi rodzice. Y, niejako projektujący tą rzeczywistość y, także dla osób, wiesz, w naszym wieku. No, i właśnie myślę, że myślę, że na kanwie trochę w ramach, w ramach tej takiej rzeczywistości, takiej mocno kapitalistycznej, że jednak, wiesz, w ramach, nowego, w ramach nowego ustroju, w ramach nowej rzeczywistości gospodarczej, myślano o tym bardzo w takim materialnym kontekście. Mhm. To znaczy, osoby w wieku naszych rodziców, wiesz, marzyły o właśnie o lepszych osiedlach, miejscach zamieszkania dla swoich dzieci, o lepszych właśnie produktach i czy ich dostępności mm -hmm. przede wszystkim właśnie w takim czysto komercyjnym kontekście, natomiast no, w mojej książce wydaje mi się, że jest też pokazana jak ta rzeczywistość taka przygotowana trochę Wiesz, przeszkolenie osób mniej więcej w naszym wieku do, do, do tej konsumpcji e, jednak pozostawia ze sobą jakieś pewne braki. Wiesz, mhm. że każda rzeczywistość ma swoje mm, właśnie elementy takiego niedostatku. I jest tam w tej książce jakiś pewien niedostatek, którego doświadczają jej bohaterowie. Mhm. E, mówiłeś też, że tak, te, ten okres był takim czasem nadziei, budzącej się nadziei, no a potem nagle. Zderzamy się z tym, że mamy pokolenie 1200 brutto. Tak, tak. Czy generację nic. Wiesz, no to, to jest już trochę jakiś późniejszy moment. To jest początek XXI wieku mhm. i rzeczywiście pojawiają się osoby urodzone, w latach 80. XX wieku, które wchodzą na rynek pracy, wiesz, do warunków bardzo ciężkich w tamtym, w tamtym czasie, i rzeczywiście powstają takie pokoleniowe teksty, jak właśnie Generacja NIC, Przeszkoleni do jedzenia, czy, czy Pokolenie 1200 Brutto, orbitujące wokół właśnie atmosfery, wiesz, powszechnego bezrobocia, niskich stawek, niskich zarobków w ramach tej nowej kapitalistycznej rzeczywistości, która Okazała się bardzo trudna. Natomiast y, zestawiając to z osobami już w naszym wieku urodzonymi, wiesz, kilkanaście lat po generacji nic tak naprawdę wydaje mi się, mhm. że, y, że my już trochę jesteśmy w, w innej rzeczywistości i mamy y, trochę inne problemy i, i trochę inne potrzeby, tak mi się wydaje. Jakie my mamy problemy? Jakie wiesz problemy mamy mieć to pokolenie? Y -hmm. y Teksty, o, o których y, gadamy, wiesz, właśnie generacja NIC, pokolenie 1200 brutto. Y, Zastanawiałem się na przykład nad y, sensem wolności w y, mm -hmm. tych nowych czasach. No i tam na przykład, wiesz, padają takie pytania w kontekście, nie wiem, komercjalizacji, buntu, gdzie się zaczyna, czy gdzie się kończy wolność w ramach tej nowej rzeczywistości, mm -hmm. w której, wiesz, no mamy wolność słowa, przestrzeń do wyrażania swoich poglądów i tak dalej. I takie e, rzeczy tam w tych tekstach padają. E, natomiast, wiesz, wydaje mi się, że... Mm, w ramach jakichś naszych problemów problemów naszej generacji ja sobie myślę, że w dobie powszechnego wiesz przebodźcowania, powszechnego e, jakiegoś takiego zamieszania, które się dzieje w wyniku nadmiaru pracy i tak dalej i tak dalej no to przypomina mi się na przykład z Myśliwskiego taki cytat, że e, być może Wolność od zmęczenia będzie kiedyś tam największą wolnością. Wiesz, może nam jest potrzebna wolność od zmęczenia w ramach tej takiej nowej rzeczywistości, w której w imię takiego, wiesz, neoliberalnego idiomu, wiesz, my musimy pracować i, i cały czas, i cały czas, wiesz, zarabiać. I, i, I jest na i, i pogoń mocno... za pieniądzem. Tak, tak, tak. Plus jeszcze, plus jeszcze jest y, ogromny przesyt wszystkiego, nie mówiąc tylko o dobrach materialnych, ale y, też w kontekście, wiesz, y, takiej rzeczywistości, y, chociażby tej wirtualnej w ramach której, wiesz, jesteśmy zasypywani tonami informacji i to też jest y, myślę generuje dosyć duże przemęczenie czy przebodźcowanie właśnie. Mhm. Czyli mówisz, że to nasze pokolenie ma w tym momencie jakby mniej powodów do buntu niż pokolenie naszych rodziców. Co wydaje mi się, że powody do buntu są zawsze, mhm. dlatego, że każda rzeczywistość ma jakieś swoje braki właśnie. I wiesz zawsze się znajdzie w tej rzeczywistości jakiś element, który warto by było zmienić i które, nad którymi warto by było pracować. No ale skłaniając się na przykład tak w kierunku kultury bardziej popkultury mhm. to co jest dzisiaj alternatywą na przykład w zasadzie bardzo szybko staje się mainstreamem i kiedyś tego nie było były subkultury i to zdecydowanie wygląda dzisiaj inaczej. Tak, tak, no, subkultury przerodziły się w bańki informacyjne na przykład, tak. nie? W ramach. Yy, w jak mówię. <laughs> tak, tak. W ramach, w ramach wiesz, rozwoju technologii czy mm, powszechnienia dostępu do, do jakichś tam elementów kultury. No i myślę, że to jest yy, jakaś taka naturalna, naturalna prawidłowość, która gdzieś tam sobie w ramach tej kultury zaszła, że rzeczywiście. Kultura zlała się w jakiś taki jeden też mocno komercyjny, mocno komercyjny element. Natomiast należy pamiętać o tym, że obok tego mamy właśnie ten rozwój technologii cyfrowej, który. Pozwala nam, myślę, skupiać się na jakichś takich elementach rzeczywistości, także w ramach tej kultury, które nas naprawdę interesują. Mhm. No i wydaje mi się, że na przykład bardzo jest to istotna kwestia w kontekście jakichś, wiesz, ruchów społecznych, że chociażby social media dają nam ogromną możliwość zrzeszania. Taką jak jakieś, jakieś że... takie nisze kulturowe. Nie? Myślę, że teraz polityka też daje nam bardzo duże pole do tego zrzeszania się. No, tak, biorę no, pod, pod uwagę tak. tutaj chociażby strajk kobiet. Tak, przykład. tak, oczywiście. No i wiesz, i to są, to są inicjatywy, które przynajmniej jeżeli o mnie chodzi, wydaje mi się, że w ogóle wszystkie jakieś, wiesz, elementy czy możliwości funkcjonowania w społeczeństwie czy takiego, wiesz, takiej prospołecznej partycypacji, w moim przypadku miały w ogóle swój punkt początkowy w internecie. Mhm. Zaczynając od, wiesz, od przepływu informacji, czy od tego, jak gdzieś ja sobie te informacje przyjmuję, przez właśnie uczestnictwo w właśnie istotnych wydarzeniach z punktu widzenia społeczeństwa, w ramach których, wiesz, ja tak naprawdę wchodząc w jakieś te, te elementy, wszystko się u mnie zaczynało w internecie. Nie? Wszystkie właśnie elementy, no czy chociażby właśnie uczestnictwo w strajkach, nie? Mhm. Kiedyś może było trochę lepiej, jeżeli chodzi o takie relacje społeczne, e, dlatego, że faktycznie nie było tego powszechnego dostępu do technologii, do internetu i może też poniekąd dlatego tęsknimy z latami dziewięćdziesiątymi, bo te relacje społeczne no jakby były na zupełnie innej płaszczyźnie. Co raczej nie demonizowałbym internetu, dlatego że oczywiście to była dla mnie rzeczywistość trochę już zastana, więc trudno jest mi szukać porównania. Ja w, u mnie internet się pojawił, nie wiem, myślę, że w domu myślę, że mogłem mieć około 10 lat, więc dosyć wcześnie. Mhm. Ale właśnie nie. nie... Nie potępiałbym tego, tego dostępu do internetu, dlatego że właśnie w ramach tego, o czym mówiłem, że internet jako miejsce, w którym my możemy mieć lepszy, bliższy dostęp do niszczy, do jakichś kręgów zainteresowań, no to myślę, że to jest coś, w czym, co, co absolutnie się gdzieś myślę, że w, że w moim życiu bardzo istnieje, że wiesz. Ogromną część moich znajomych, ja chociażby poznałem przez internet. nie? Mhm. Więc y, można rzeczywiście myśleć, że, że e, relacje społeczne są w jakiś sposób zaburzone i tak dalej. Natomiast m, wydaje mi się, że one są, że one po prostu w pewien sposób się przekształcają e, dzięki e, temu rozwojowi technologii. Mhm. I e, nie wiem, czy, nie wiem, czy jest to coś, co. Można by było poddać jakiejś takiej jednoznacznie negatywnej ocenie. W jednym z wywiadów powiedziałeś, że twoje pokolenie jest stosunkowo grzeczne. Rozwiniesz to? Co to znaczy stosunkowo grzeczne pokolenie? Na pewno nie powiedziałem pokolenie. E, grupa wiekowa. Tak, faktycznie tutaj, tutaj to rozróżniasz. Tak, tak. Nie, no raczej, raczej unikam tej, raczej unikam tej, wiesz, pokoleniowości czy. Bo, bo, bo jest w tym jakiś taki zbędny rozmach, wydaje mi się. Nie wiem, czy jest. Nie wiem, czy jest stosunkowo grzeczny Wiesz, wciąż są jakieś takie. Rzeczy przeciwko którym warto się buntować. I przeciwko mhm. którym wiesz, warto, warto pracować. I wydaje mi się, że to jest w ogóle jakiś taki. Wydaje mi się, że to jest w ogóle klucz do tego. To znaczy, bunt taki zupełnie otwarty, wiesz, stawanie naprzeciw tej rzeczywistości wydaje się już dosyć przereklamowany, bo wiesz, czasy, w których komercjalizacja buntu miała miejsce, no to wiesz, to miało, nastąpiło to już kilkanaście czy, czy, czy kilkadziesiąt lat temu. Wydaje mi się, że osoby w moim wieku, w ramach uczestniczenia w społeczeństwie bardzo pracują u podstaw. To się też wiąże z tym zrzeszaniem się i z jakimś, wiesz, oddolnym uczestniczeniem w, w społeczeństwie. E, oczywiście miewa to znamiona buntu i to mhm. jest super. I, I wiesz, i gdyby nie było, gdyby nie było takiego buntu, gdyby, gdyby nie było przeciwstawiania się złu, no to nie byłoby, wiesz, wielu inicjatyw społecznych, które mhm. tutaj wymieniliśmy na przykład. Okej. Okay. Nawiążę jeszcze tutaj e, do dzieci neo. Mm. Bo podobno twoją ulubioną bajką były te zakupy mango. A pierwsze słowa, o których tam pisałeś, to nie mamo, tato, tylko zamów zadzwoń. Tak, tak. No to wiesz, to jest znowu jakaś ironia na, wiesz. Istnienie w kapitalistycznej rzeczywistości od najmłodszych lat. No, rzeczywiście, wiesz, moje dzieciństwo było właśnie przepełnione reklamami, było przepełnione produktami, i gdzieś tam, wiesz, mam wrażenie, że ogromna część mojej rzeczywistości, w której ja dorastałem, była wymyślona w ogóle w agencjach marketingowych, mhm. jakichś takich kreatywnych. No, ja bardzo lubię się z tego nabijać, dlatego że e, też patrząc przez pryzmat tego, jak wiele się w kontekście, wiesz, reklamowania jakichś rzeczy zmieniło, jak bardzo poszliśmy do przodu i e, to już nie jest też coś, co e, miało miejsce, wiesz, 20 lat temu, kiedy e, te reklamy były takie bardzo przaśne, bardzo... Bardzo inwazyjne i takie, e, wiesz, po prostu dające mocno po oczach swoją jaskrawością itd. i tak dalej. To jest coś, do czego ja sobie bardzo lubię wracać i, i co sobie bardzo lubię przeinaczać. Ta rzeczywistość z mojego punktu widzenia, takiego obecnego, wydaje mi się bardzo taka surrealistyczna. Okej, okay. Tutaj 1 sierpnia 2020 roku te zakupy mango zostały wycofane z oferty nadawcy. Jak piszesz, to tragiczny dzień dla oglądających telewizję zwierząt domowych, dla zasypiających przed ekranem zmęczonych ojców, dla chorych nudzących się na L4 oraz dla ludzi pod wpływem substancji przeróżnych, którym i tak wszystko jedno, co leci w szkiełku, byle coś tam grało. No, tak, tak, oczywiście. Teraz zakupy mango wiesz, nieodłącznym elementem po prostu tła takiej codzienności. <głos> <głos> Absolutnie. Pisałeś na fanpage'u um, i tutaj odniosę się do okładki magazynu Viva z grudnia 2001 roku, że Polska zdecydowanie potrzebuje swojej wersji The Crown. No i teraz pytanie, jakby to wyglądało, <noise> twoimi <noise> oczami? <głos> Rzecz Polska rozpoczyna się w połowie lat 90. Proszę. Tak, tak. tak, tak. No jeśli dobrze pamiętam, to to była okładka z, z Kwaśniewskimi chyba. Tak. Nie? tak, tak. To rzeczywiście. Warto, warto tutaj wspomnieć, że ja tą rzeczywistość też pamiętam, wiesz, jak przez mgłę. Mhm. To są jakieś takie elementy, które ja sobie lubię przypominać, na przykład w ramach oglądania jakichś archiwów VHS i tak mhm. dalej. Na pewno, myśląc o pierwszej dekadzie XXI wieku, wiesz, w polskim The Crown no, na pewno nie zabrakłoby właśnie ówczesnej pary prezydenckiej, no ale chociażby też ówczesnych premierów i wiesz, całej, całej takiej. Te, tego takiego ówczesnego establishmentu. Dużo jest tam takich ciekawych anegdotek. Pamiętam, że tam wymieniłem chociażby. No, Pana właśnie... Millera, Adama Małysza. Tak, tak. Oczywiście, no wiesz, no, na pewno byłoby to mocno, byłoby to mocno okraszone tamtą ówczesną popkulturą. Tak, myślę, że mogłoby wyjść z tego coś ciekawego. Moimi ulubionymi scenami w The Crown są te takie sceny nieoficjalne, wiesz, nie, nie bazujące na e, tych rzeczywistych relacjach, wiesz, wizyt rodziny królewskiej w różnych miejscach świata. Tylko te takie sceny, które gdzieś tam się pojawiają w ramach takich didaskaliów. I ja bardzo bym chciał zobaczyć postaci e, ówczesnej polityki czy popkultury, wiesz, w bardzo podobnych do The Crown konfiguracjach. Myślę, Wyszłoby z tego coś bardzo ciekawego i pewnie też trochę śmiesznego. Okej, okay, a kto by zagrał ówczesną parę prezydencką? O, to jest trudne pytanie. Pamiętam, że kogoś tam wtedy wspominałem, ale nie chcę, teraz wiesz. <noise> Zapraszamy na <dać> dzieci Deo. <noise> a czego symbolem jest u ciebie kuzyn, który się tak często pojawia? E, I tam pograj kuzyn ci, ci na pewno da komputer, i <grym> <grym> tam zapytaj kuzyna. <grym> tak, tak. To, takiego, wiesz, takiego okna na świat na pewno. To, to gdzieś jest jakaś taka postać stworzona z myślą o rzeczywistych moich starszych kuzynach, facetach urodzonych gdzieś w drugiej połowie lat 80. mniej więcej. No i takich osób, którym. Ja wiesz, bardzo patrzyłem przez ramię i bardzo tam gdzieś się za nimi oglądałem. Zawsze byli to goście już wtedy, wiesz, bardziej doświadczeni i oczywiście także bardziej obyci z komputerem i internetem, a ja gdzieś przy nich byłem właśnie takim dzieciakiem wkraczającym w tą rzeczywistość wirtualną, czyli tym właśnie tytułowym dzieckiem Neostrady, nie? Mhm. Czy, czy dzieckiem Neo. Jacku. Czego ja Ci w ogóle mogę życzyć na początku swojej kariery, tak już słowem końca? Na pewno chciałbym, chciałbym dalej pisać i bardzo bym się chciał w moim opowiadaniu rozwijać. To myślę, że tylko tego.